To miało być prawdziwe święto futbolu w Radzenkowie. Na boisku przyknosały spotkały się dwie zdecydowanie dominujące w czwartoligowych rozgrywkach ekipy, Ruch i rezerwy częstochowskiego Rakowa. W roli gospodarza liderujące stawce Cidry, gośćmi ustępujący im o zaledwie punkty, drugi garnitur ekstraklasowicza. Ruch musiał sobie tego dnia radzić bez wciąż walczących z urazami Szymona Cicheckiego i Michała Szromka oraz pauzującego za żółte kartki Marcina Czcionki. Doświadczonego kapitana na placu gry zastąpił Kamil Banaś. Faworytem byli przyjezdni, ale to miejscowi. Po dwóch minutach powinni wyjść na prowadzenie. Kamil Kopecie naciskał Bartosza Chłuda. Chłód pomylił się, zagrał piłkę tak, że przejął ją Bartosz Nawrocki, który trafił do siatki rywala. Tyle, że ten gol nie został uznany, bo arbiter, pan Maciej Kuropatwa, przerwał grę gwizdkiem, dopatrując się pozycji spalonej zawodnika Cidrów. Co ciekawe, po kilkunastu sekundach gra została wznowiona rzutem sędziowskim, a piłkę dostali żółto-czarni. A więc Ruch wciąż musiał walczyć o to, by otworzyć rezultat. Ósma minuta, Kamil Kopeć wycofuje piłkę do Bartłomieja Gwiaździńskiego. Gwiaździński szuka sobie pozycji do oddania strzału. W ostatniej chwili jest blokowany przez defensorów Rakowa. I jeszcze raz Ruch, tym razem z rzutu wolnego, dośrodkował Rafał Kuliński. Piłka po interwencji obrońców wylądowała na głowie Rafała Otwiniowskiego, ale ten nie trafił w światło bramki. Naprawdę dobry początek w wykonaniu żółto-czarnych. Jeszcze jeden stały fragment gry. Rafał Kuliński zagrywa w kierunku narożnika szesnastki. Miłosz Ćwieląg zgrywa piłkę do Kamila Kopcia. Kopeć mocno tuż nad poprzeczką bramki Rakowa. Dotknięta jeszcze ta piłka końcami rękawicy przez Jakuba Mądrzyka. No i miejscowi mieli rzut rożny. W 15 minucie pierwszy raz groźnie zrobiło się pod bramką Rafała Strzelczyka i od razu kapitalną interwencją popisał się golkiper Cidrów po tym, jak główkował Przemysław Oziębała. Jeszcze raz częstochowianie, tym razem po akcji prawą stroną boiska. Piłkę dostaje Hubert Tylec, uderza zza pola karnego. Rafał Strzelczyk raz jeszcze nie daje się zaskoczyć. Dobre widowisko przyknosały, choć to był fragment, w którym więcej do powiedzenia mieli przyjezdni. Piłka do Malinowskiego. Malinowski utrzymał się przy niej, zagrał dobrze prostopadle do Łukasza Mazurka. Ten był jednak na pozycji spalonej, a i tak nie udało mu się trafić do siatki. W 20 minucie wróciliśmy w okolice pola karnego Rakowa. Andrzej Piecuk dostał piłkę od Kamila Kopcia i sprawdził czujność Jakuba Mądrzyka. Po niespełna minucie Ruch wrócił w okolice bramki Rakowa. Szymon Siwy do Kamila Kopcia. Kopeć popędził, podał w pole karne. Znakomita okazja dla Bartosza Nawrockiego, ale ten pudłuje z kilku metrów. Ruch ciągle tylko remisuje z rezerwami Rakowa. Więcej było tych bramkowych okazji po stronie miejscowych. To kolejna z nich. Ładna akcja. Piłka ląduje pod nogami Nawrockiego. Nawrocki nie znalazł sposobu na Mądrzyka, a sędzia odgwizduje spalonego. 30 minuta. Ruch próbuje pozbyć się piłki ze swojego pola karnego, ale nie robi tego skutecznie. Futbolówka trafia do Oliwiera Kucharczyka. Kucharczyk wbiegł w szesnastkę, ale oddał niecelny strzał. A trzy minuty później zagraniem z okolicy własnego pola karnego Bartosza Nawrockiego uruchomił Rafał Otwinowski. Nawrocki wykorzystał błąd obrońcy przeciwnika. Próbował lobować golkipera Rakowa, ale zdołał wybić tą piłkę Jakub Mądrzyk. Ruch nie rezygnuje z walki o trafienie. Bartłomiej Gwiaździński do Kamila Banasia. Banasie na głowę Rafała Kulińskiego. Kapitalnie Mądrzyk. Później piłka po zagraniu jednego z obrońców ląduje w siatce Rakowa. No ale raz jeszcze w tym spotkaniu mieliśmy spalonego. To nie koniec emocji pod bramką wicelidera tabeli po rzucie rożnym. Piłka trafia pod nogi Miłosza Ćwieląga. Teraz Ćwieląg dośrodkowuje z prawej strony boiska. Uderza głową Rafał Otwinowski. No i z linii bramkowej wybija piłkę Michał Czekaj. Ruch musiał kończyć tą pierwszą odsłonę z niedosytem, ale ogromne emocje, nie tylko piłkarskie, towarzyszyły jednym i drugim do samego końca tej pierwszej części. Nerwy puściły zwłaszcza Przemysławowi Oziębale. Najpierw próbował wyciąć Rafała Kulińskiego, później trafił już w nogi ostrym wślizgiem Bartłomieja Gwiaździńskiego. Sędzia już zamierzał wyciągnąć drugą żółtą kartkę dla pomocnika Rakowa, ale wcześniej wywiązała się przepychanka na placu gry, w której oba zespoły uczestniczyły niemal w całości. Było oczywiste, że tak czy owak Oziębała będzie musiał opuścić boisko, ale ku zaskoczeniu radzionkowian czerwoną kartkę obejrzał również Tomasz Harmata, a zatem jedni i drudzy drugą połowę mieli zagrać po 10. Obaj trenerzy w przerwie zareagowali zmianami na placu gry. W barwach Rakowa pojawił się Tobiasz Kubik i jego uderzenie z 48 minuty było pierwszym groźnym strzałem w drugiej odsłonie.
W szatni gospodarzy został tymczasem Andrzej Piecuch, którego zmienił Mateusz Pietryga w 51 minucie. Ruchy miał szansę na to, by objąć prowadzenie. Bartosz Nawrocki mijał już golkipera Rakowa, ale ten ostatecznie poradził sobie w tej sytuacji. Tym, który dogrywał piłkę do napastnika Cidrów, był Miłosz Ćwieląg. Choć remis dawał gospodarzom zachowanie pozycji lidera, ci wyjątkowo mocno chcieli wyjść tutaj na prowadzenie. Miłosz Ćwieląg przejmuje piłkę od rywala, przewraca się w polu karnym, ale arbiter nie dopatrzył się przewidzenia zawodnika Rakowa i nie podyktował jedenastki. 59. minuta, Cidry mają rzut rożny. Dośrodkowuje piłkę Rafał Kuliński. Głową uderza Bartosz Nawrocki. Futbolówka leci nad poprzeczką bramki częstochowian. A minutę później zaatakowali częstochowianie z lewej strony boiska. Piłkę dostał Hubert Tylec. Tylec uciekł Kamilowi Banasiowi. Zrobił sobie miejsce do tego, by celnie dośrodkować w piłkę. Nie trafił Tobiasz Kubik, ale futbolówka trafiła jeszcze pod nogi Jakuba Apolinarskiego. I rezerwowy Rakowa daje prowadzenie Rakowowi Częstochowa. Zostawiony w szesnastce Cidrów Apolinarski zupełnie sam nie miał problemów z tym, by oddać celne uderzenie na bramkę bezradnego w tej sytuacji strzelczyka. Niespełna 3 minuty później częstochowianie znowu znaleźli się na połowie ruchu i znowu przetransportowali piłkę na lewą stronę boiska. Piotr Malinowski zagrał przed bramkę, gdzie pomylił się Rafał Otwinowski, co natychmiast wykorzystał Łukasz Mazurek, podwyższając prowadzenie gości. 2-0 dla rezerw Rakowa i w tym momencie sytuacja Radzionkowian zrobiła się już naprawdę trudna. Ciężkie chwile ekipy ruchu, które próbowali wykorzystać po raz kolejny częstochowianie. 70. minuta, piłka w polu karnym Cidrów. Rafał Kuliński myli się w swojej szesnastce, fauluje przeciwnika i mieliśmy rzut karny dla Rakowa. Do piłki podszedł Jakub Budnicki, wyczuł jego intencje. Rafał Strzelczyk kapitalnie broniąc tą jedenastkę. A zatem ruch ciągle w grze, ruch ciągle z nadziejami na to, że po 11. kolejce wciąż będzie niepokonaną drużyną w czwartej lidze. Ale aby tak się stało, trzeba było odrabiać dwubramkową stratę. Dodał skrzydeł swojej ekipie udaną interwencją golkiper Cidrów, a w 78. minucie w serca żółto-czarnych wlano jeszcze więcej nadziei. Mateusz Pietryga do Adama Barana, Baran do Rafała Kulińskiego. Kuliński mocnym, precyzyjnym uderzeniem prawą nogą daje kontaktowego gola ekipie żółto-czarnych. Mieliśmy wynik 1-2 i mieliśmy jeszcze ponad 10 minut na to, by odrabiać straty do częstochowskiego Rakowa. Akcja dwóch zawodników, którzy do drużyny Cidrów trafili ubiegłego lata. Kuliński do siatki trafia po raz drugi. Adam Baran notuje zaś już piątą ligową asystę. Ruchy absolutnie nie miał w tym meczu powodów do tego, by czuć się słabszym. Dlatego walczył o chociaż remis. Aminę Budiga uderzył zza pola karnego, ale nie trafił w bramkę. Kilkadziesiąt sekund później, w 83. minucie, po dośrodkowaniu z prawej strony boiska, piłka znowu wylądowała pod nogami rezerwowego w tym meczu Tunezyjczyka. Budiga podał do Miłosza Ćwieląga, po którego dośrodkowaniu niecelnie główkował kolejny ze zmienników trenera Dziewulskiego, Robert Wojsyk. Radzionkowianie już niemal nie schodzili z połowy swojego przeciwnika. W szesnastkę Rakowa powędrował nawet Rafał Strzelczyk, który próbował coś zwojować w polu karnym częstochowian po rzucie wolnym Rafała Kulińskiego. Ruch utrzymał się przy piłce i należał mu się jeszcze rzut rożny, ale sędzia był bardzo dokładny i zdecydował się nie pozwolić już na rozegranie kolejnego stałego fragmentu gry gospodarzom. Ruch Radzionków przegrał więc w meczu o fotel lidera z rezerwami Rakowa Częstochowa, a pierwsza porażka w sezonie skutkuje tym, że pierwsze miejsce, przynajmniej na razie, żółto-czarni muszą oddać swojemu przeciwnikowi spod Jasnej Góry. Myślę, że sztuką, takim plusem drużyny w tym wszystkim będzie zawsze być ponad różne okoliczności, ponad te kłody, które są rzucane. I myślę, że my musimy też być ponad to, nie szukać przyczyny w sędziach, w pogodzie, gdzieś w innych rzeczach, tylko być zawsze ponad to i myślę, że dzisiaj jest cenna lekcja i na pewno spróbujemy ją wykorzystać i wdrożyć w życie, żeby być gotowe na niepowodzenia, na różne okoliczności, a zawsze być krok do przodu. Nie da się jednak ominąć co najmniej dwóch takich sytuacji, które po prostu zmieniały przebieg meczu, no bo gdzieś nacisnęliście rywala na początku, zmusiliście do błędu i w zasadzie powinniście to spotkanie otworzyć pewnie tak, jak sobie zakładaliście. No jest to co najmniej dziwna decyzja sędziego, gdzie zawodnik rywala podaje piłkę, a on z tego się widzi spalony w sytuacji sam na sam, praktycznie z pustą bramką. No nie jest to dla mnie zrozumiałe, musimy sobie z tym poradzić. Jednak stojąc przed kamerą, przed publicznością, przed za chwileczkę ludźmi, co będą mnie oglądać, na pewno czuję się w obowiązku i
takie to jest moje wewnętrzne takie odczucie pochwalić tę drużynę, nie wiem czy użyć słowa demonów, czy wojowników, czy ludzi z tak potężnym charakterem, że potrafili po tej sytuacji z pierwszej minuty meczu się podnieść, pozbierać, posklejać i dążyć do dosłownie ostatniej minuty meczu o zwycięstwo, bo gdzieś tam w kluczowym momencie przegrywaliśmy 2-0, bronimy karnego, strzelamy bramkę, napieramy, tworzymy sytuację, mimo dalej różnych okoliczności przeciwko nam, my dalej dążymy. Ostatnia sytuacja, piłka meczowa, gdzie mamy rzut rożny, sędzia kończy mecz, jest to co najmniej dziwne, dlatego pierwsze słowa, które są, to są wielkie pochwały, wielki szacun dla tych chłopaków, dla tych charakterów, bo zasłużyliśmy się zdecydowanie na więcej. Aż chciałoby się z tego meczu wyrzucić pewnie takie 100, 160 może sekund, kiedy straciliśmy 2 gole w krótkim odstępie. Pozwoliliśmy sobie na bałagan. Inna sprawa, że być może gdyby był Tomek Harmata, to tego bałaganu aż takiego by nie było. No to są właśnie te okoliczności, które nam się przydarzyły, a my musimy być ponad to i dzisiaj popełniliśmy błędy, rywal je wykorzystał. I znowu po raz kolejny drużyna pokazuje charakter, że nie odcina ich przy karnym na 3-0, to mogło być różnie, a my wręcz odwrotnie. Mamy charakter, mamy serducho, zmiany są wszystkie na plus, także to daje kopa i cieszy to, że i kibicowsko gdzieś po meczu dostajemy brawa za to zaangażowanie, za wielkie serca. Jednak gdy ochłoniemy i spojrzymy na spokojnie, to wiemy, że przegraliśmy mecz, tracimy punkty w kluczowym pojedynku i musimy się pozbierać, poukładać i przygotować do następnego meczu. Wczoraj chłopaki na odprawie usłyszeli, cokolwiek dzisiaj się wydarzy, we wtorek jesteśmy sobą. W przypadku powodzenia, w przypadku niepowodzenia, we wtorek w jednostce treningowej chciałbym widzieć oczy, które wierzą w siebie i dalej są sobą, takimi samymi ludźmi, z taką samą pokorą, z takim samym nastawieniem do następnej części rundy. I wierzę, że tak będzie i we wtorek zrobimy wszystko, żeby się do wtorku zregenerować, poukładać w głowach, uspokoić, dojść do równowagi i przygotować do ciężkiego meczu w Dąbrowie Górniczej.